Kontynuuje pan poseł Sowa. Bardzo proszę, panie wiceprzewodniczący. Zaraz przejdę do programu Poland Business Harbor, ale y, mam taką prośbę, żeby pan zostawił aktualną komórkę do Daniela Obajtka w sekretariacie komisji. Jak wiadomo, unika spotkań, więc będziemy mieli mogli jakąś łączność y, z nim nawiązać. Y, wróćmy do programu Poland Business Harbor. Y, czy pamięta pan datę, kiedy ten program został uruchomiony? Nie pamiętam dokładnej daty. 8 września 2020 roku. Ogłoszony przez panią premier Emilewicz w Karpatach. 8 września. Tak. Czy jak rozumiem, spotkanie z panem przewodniczącym w połowie września już było po uruchomieniu programu? Nie, no pan przewodniczący powyżej... mówił o spotkaniu pod koniec sierpnia, no to ustalcie panowie. Pan zeznanie. sam powiedział połowę września i przywołał. Było wtedy wiele spotkań, panie pośle. Dobrze. Kim, czy zna pan e, panią Justynę Orłowską? Tak. Kim dla Pana była Pani Justyna Orłowska? W Ministerstwie Finansów jednym z doradców. Kiedy Panią poznał? W 2016 bądź 2017 roku. Chyba w 2016. Czy Pani Justyna Orłowska jest Pana znajomą? Ktoś Panu rekomendował tą osobę? Nie jest moją znajomą. Setki osób przychodziły wówczas mhm. do pracy do Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa mhm. Finansów. Ona była jedną z nich. A kto panu ją przedstawił? Nikt mi jej nie musiał Nikt przedstawiać, tak? ponieważ ona przyszła do pracy zarekomendowana Ale przez kogoś z moich współpracowników. Zarekomendowana przez moj, któregoś z moich współpracowników i nie pamiętam to przez którego kto współpracownika dokładnie została zarekomendowana? No, powiedziałem właśnie, że nie pamiętam, przez którego współpracownika została zarekomendowana. Proszę ją zapytać. Ciekawe, pani Orłowska też nie pamięta. No tak to pan dla pana jest takie ciekawe. ciekawe to bardzo fajne, ciekawe. Ma pan, czy, czy, pan czy, do pana, czy do pana można tak wejść z, no jako całkowicie nieznana osoba 27-letnia wówczas przychodzi i jest przyjmowana przez premiera, bo miała osobiste spotkanie z Panem, tak? Panie pośle, panie przewodniczący, tak jak powiedziałem, została zarekomendowana przez kogoś, któregoś z moich współpracowników, zaczęła pracę i e, tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. Jakie miała kompetencje pani Justyna Orłowska? Znajomość tematyki związanej z informatyką, z gospodarką, z finansami. Mhm. Czy ona została e, wybrana w ramach jakiegoś naboru, konkursu? Nie pamiętam tego, Panie Przewodniczący. Nie pan. A czym przykuła e, Pańską uwagę? Z swoimi kompetencjami. Z kompetencjami. E, a czy mogły na przykład jacyś funkcjonariusze służb Panu rekomendować tą osobę? Panie Przewodniczący, no daleko idąca insynuacja. Ale nie, proszę o Nie od robiłbym tego na robił no, Pana proszę, miejscu, proszę, ale według mojej najlepszej pamięci nic takiego nie miało miejsca, bo w ogóle nie przypominam sobie jakiejkolwiek rekomendacji ze strony służb tego typu. Żadnej. Żadnej. Dobrze. E, czy y, uruchomienie programu Poland Business Harbor y, była pana decyzją? Było naszym wspólnym tutaj nie, dziełem nie, razem nie, nie z panią. Pokazuję, nie, 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 z panem nie przewodniczącym Szczerbą, z panią ministrem Ilewicz. Wspólne, wspólne nasze dzieło, które bardzo dobrze przyczyniło się dla rozwoju gospodarczego Polski i dla pomocy, jednocześnie pomocy tym uciekającym z Białorusi, później z Ukrainy, również z innych krajów um, ludziom. Czy ten program został jakoś opracowany? Miał jakieś swoje cele? No Oczywiście musiał zostać opracowany, ale szczegółów w tej sprawie nie znam. Proszę dopytywać panią minister i osoby, które przy tym pracowały. Też nie pamięta. Też nie pamięta pani Emilewicz. Aha. To pana jedna z najbliższych współpracowników. Wicepremier. Potwierdzam to, panie, panie przewodniczący. Jaki zespół pracował nad tym programem Polan Business Harbor? Zespół pani premier, czy pani minister Emilewicz. Zespół pani ministra Bilewicz. A czy ten program został przyjęty w formie jakiejś uchwały Rady Ministrów? Nie przypominam sobie tego. Nie sądzę, bo wiele programów istniało, które nie musiały być przyjmowane uchwałą Rady ja, Ministrów. Ja, ja, Pracowaliśmy... Ja rozumiem, a czy, czy znana jest panu jakaś szacunkowa ilość tych informatyków, których chcieliśmy ściągnąć z Białorusi? Nie znam tych liczb. Sądzę, że mogło to iść w dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy. No z materiałów, które mamy, to jest 93 tysiące wiz wydanych dla Rozumiem. obywateli Białorusi. Spora strata dla Białorusi, ogromna korzyść dla Polski. Ale myśli, wiadomo w jakich okolicznościach. Jak pan myśli, ile reżim Łukaszenki mógł swoich agentów przemycić do Polski w ramach programu Poland Business Harbor? Jak pan to szacuje? Mam nadzieję, że ani jednego na skutek weryfikacji przez nasze służby wszyscy ludzie wjeżdżający do Polski byli sprawdzani, prześwietlani, lustrowani i polegam na ich, na ich działaniach. Czy sprawa rozszerzenia programu na Gruzję, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Armenię od 13 lipca 2021 roku miała na przykład opinię służb? Nie przypominam sobie nie tego. Nie przypomina sobie pan sobie. Czy rozszerzenie na Azerbejdżan od 12 stycznia 2022 roku? Również sobie tego nie przypominam. Nie przypomina pan sobie. A przypomina pan sobie na przykład notatki, z których wiadomo, że do Polski wjechał na przykład obywatel Rosji, który później fotografował infrastrukturę krytyczną należącą do pgnig przypominam sobie taką sprawę, o szczegóły proszę pytać naszych przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A jakieś inne takie przykłady sobie pan przypomina? Nie, nie przypomina. A przypomina sobie pan sytuację, że obywatele Rosji nie otrzymali wiz Schengen, a później w placówkach, bodajże w Tbilisi w Armenii, w Turcji otrzymali wizę Poland Business Harbor. Nie wiem, może to byli ci obywatele, których z Petersburga chciał pan przewodniczący nie, zaprosić nie. do Polski. Jest proszę odpowiedzieć na pytanie. Ja sobie nie przypominam, sugeruję nie tylko. Przy, nie przy, to pan proszę nie sugerować. Temat pan tutaj jest odpowiadać na pytanie. A ja również mogę wzywać, żądać zezwania świadków. Nie przypomina sobie pan, tak? Czy znane są panu materiały informujące pana i y, inne ministerstwa y, o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu programu Poland Business Arbor? Nie, nie mam takiej informacji, takiej wiedzy o nieprawidłowościach funkcjonowania tego programu. Na przykład o braku całkowitej koordynacji y, służb, które powinny, były zaangażowane. Według mojej wiedzy służby były dobrze skoordynowane w tej sprawie, ale proszę pytać koordynatora do spraw służb specjalnych, czyli A pana ministra Kamińskiego. Czy znane są panu na przykład raporty ABW czy wywiadu przy uruchamianiu, uruchamianiu tego programu i, i informacje o zagrożeniach, które mogą być związane z uruchomieniem na tak lawinową skalę wjazdu obywateli Białorusi do Polski. Nie przypominam sobie teraz takich raportów. E, polegałem na działaniach naszej Agencji Bezpieczeństwa wiem. Wewnętrznego i współpracujących z, ni z, nim, z nią służb. A możliwe jest, że chociaż służby informowały, że takie raporty i, i o, miały być opracowane przed uruchomieniem programu, takie raporty w ogóle nie powstały? Nie wiem, panie przewodniczący. Nie, nie orientuję się w tej sprawie e, w mojej, z mojej nie perspektywy, wiedzy, ponieważ tak? e, mhm. Służby nadzorowały proces um, przyjazdu tutaj uh, tych uh, specjalistów, Czyli nie, uh, to czy program specjalistów dobrze to jeszcze... wypełnił swoją funkcję. Ale jak dobrze wypełnił swoją funkcję, jak, yy, znaczy... Program dobrze wypełnił swoją funkcję, a jednocześnie pan nic nie pamięta. To skąd pan pamięta? Ponieważ że jeżeli przyjechało tutaj funkcję? chociażby więcej niż 10 czy 20 tysięcy, więcej niż tysiąc informatyków, to znaczy że zasilili polską gospodarkę i pracują na rzecz również pana pensji, naszych Ale być pensji. być może pracują dalej dla reżimu Łukaszenki. Podej, podejrzewam panie przewodniczący, że to są pytania wszystko do służb specjalnych. One były odpowiedzialne za weryfikację przyjazdu. Ale pan tych pełnił ludzi wtedy. Polski. funkcję prezesa Rady Ministrów, tak, w tym czasie? I co to za pytanie? No pytam się, czy pan wówczas pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów? No z danych, które mamy, tak wygląda. No to znaczy... cieszę się, że macie państwo takie dokładne dane. Czyli, czyli premier polskiego rządu o niczym nie wiedział, co robią służby, tak? To, co potrzebowałem wiedzieć, to wiedziałem. Wiedział pan, no to przychodziło do pana 100-200 notatek miesięcznie, Przychodziły Jakie, do mnie notatki, które dotyczyły o wiele poważniejszych zagrożeń niż te, o których teraz pan mówi. Yy, czyli niekontrolowany Co napływ, których nawet nie wiemy. Niekontrolowany czy napływ migrantów do Polski nie jest dla pana żadnym problemem. Nie było niekontrolowanego yy, no napływu nie, migrantów? Było zatrzymanie fali nielegalnej imigracji. To, niech pan na to, są, to są wykresy dotyczące Proszę pracowników zobaczyć. pracowników delegowanych do Polski. Natomiast my Nikt nie delegował. My powstrzymaliśmy. Owszem, zwykle zapotrzebowanie szło ze strony polskich przedsiębiorców, nie, nie. w tym na przykład sadowników, w tym pana Maliszewskiego. Nie, nie, nie. Natomiast my powstrzymaliśmy falę nielegalnej imigracji. Panie premierze, być może pan tego nie wie, ale warto byłoby się poznać ze zeznaniami pana Kobosa, on miał na całym świecie siatkę swoich agentów. Którzy werbowali pracowników chętnych do wyjazdu do pracy w Polsce i cały departament konsularny działał na praktycznie wyłączność pana Kobosa pod kurat pełną osłoną i patronatem pana Wawrzyka, pana wiceministra, zbudowaliście po prostu mafijny system. To są absolutne oszczerstwa, panie przewodniczący. Nie zapoznałem się ze znaniami pana Kobosa, natomiast mogę powiedzieć, że przed faktyczną falą nielegalnej imigracji uchroniliśmy Polskę wbrew przyjętym decyzjom w roku 2014 i 2015 przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Mam pytanie, to, to oczywiście... Typowa Nie wiem, czy pan wie, że było już propaganda. pismo wtedy MSWiA z wnioskiem do wojewodów o przygotowanie miejsc pod lokalizację na goszczenie nielegalnych Mogę imigrantów. Mogę panu powiedzieć, że moi współpracownicy... Jestem w dyspozycji moi, takiego pisma. Moi, moi współpracownicy takie jedno miejsce e, sprawdzili, wizytowali ostatnio pod Płockiem na kilkanaście tysięcy. Obóz pracy... Lampedusa po prostu zbudowana w Polsce. Tak, Panie Przewodniczący, groziła Lampedusa Chociaż to zrobiliście chociaż, po, w 2015 roku. Chociaż w dokumentach, piszecie że, to chociaż w dokumentach piszecie, że to jest imigracji. hotel. Chociaż w dokumentach piszecie, że to jest hotel. Otrzymaliśmy tę falę nielegalnej Dobrze. imigracji. Przejdźmy Tymczasem dalej do konkretnych pytań. Szukaliście lokalizacji na przyjęcie e, nielegalnych imigrantów. Może Pan będzie dalej odpowiadał na pytania e, czy dochodziły do pana informacje że Polska przez ścieżkę biznesową Polan Business Harbor w ramach której wydano około 95% wiz stała się kanałem przerzutowym dla pracowników IT z innych krajów nie mam wiedzy co do tego, ale wiem, że Polska bardzo potrzebuje informatyki. Dlaczego z mimo krajów, tego program talentu. nie był zatrzymany? I proszę mi da, dawać dokończyć, dobrze, Panie Przewodniczący. I w związku z tym, jeżeli była odpowiednia weryfikacja służb, a zakładałem, że taka była, to nie, nie tylko nie widzę w tym nic zdrożnego, ale jest to pozytywne dla polskiej gospodarki. Mam pytanie. Rozszerzenie programu Polan Business Harbor w lipcu 2021 roku dla obywateli Rosji, na pół roku przed wybuchem wojny na Ukrainie, kiedy było wiadome, że już Rosja szykuje się do tej agresji, nie było w żaden sposób służby pana nie informowało o takim zagrożeniu, że to jest po prostu błędna decyzja? Wiadome było, że Rosja szykuje się do tej agresji od, dla mnie, ja taką wiedzę miałem, ze strony naszych, naszych sojuszników amerykańskich pod koniec października 2021 roku. Natychmiast ruszyłem w trasę po stolicach państw europejskich, aby przestrzegać. Ja pana przed pytam tym, o lipiec 2021 roku, bardzo, kiedy pan otwarł drzwi dla Rosji do Polski. To jest właśnie bardzo Polski. precyzyjna odpowiedź na pana pytanie i proszę mi nie przerywać. Odpowiedziałem, kiedy było wiadomo, bo pan w swoim pytaniu zawarł taką sugestię, że w lipcu było wiadomo o agresji rosyjskiej na Ukrainie. Otóż w lipcu jeszcze nie było wiadomo, w październiku powziąłem taką informację, ruszyłem do stolic państw europejskich, przestrzegać ich przed tym. W lipcu nie miałem takiej wiedzy o agresji rosyjskiej na Ukrainę, natomiast y, mogę powiedzieć, te, tak jak odpowiadałem wcześniej, że y, y, nasze służby prześwietlały wszystkich, którzy mieli przyjechać do Polski w związku z tym programem Poland Business Harbor i z innymi programami lub bez programu na żądanie, czy na życzenie, czy na prośbę takich stowarzyszeń przedsiębiorców, jak na przykład Sadownicy i pan Maliszewski z psl -u. Dobrze. To jeszcze ten wątek rosyjski, tego rozszerzenia. Czy naprawdę pan sądzi, że w tych kilku tysiącach osób, które otrzymały wizy Poland Business Harbor, obywateli Rosji hmm. nikt nie przemycił się do Polski, żaden współpracownik. Nie wiem, może, może się przemycili ci, o których wnioskował pan przewodniczący Szczerba. Proszę odpowiadać nie, na pytanie. Ja muszę nie jednak, wiem, nic więcej w tej ja sprawie. Muszę... Dzisiaj nie, przepraszam więcej bardzo. Więcej na temat. Przepraszam bardzo, bo wpływów tutaj, tonący, rosyjskich w Polsce. Ton, tonący Brzytwła Jabłońskiego się chwyta, panie, panie świadku. Naprawdę, to co pan robi jest absolutnie niegodne i nie ma na to mojej zgody. Chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, jak wyglądała ta sytuacja, i pan wie, jak wyglądała ta sytuacja. I pan minister Jabłoński podjął się realizacji. Tej prośby, która nie była moją prośbą, tylko była prośbą organizacji, które pan zna z Polski. Pan współpracował z Domem Białoruskim, pan współpracował z Centrum Białoruskiej Solidarności. To były ich prośby. Została ona wysłana na mojego maila sejmowego i wysłana na maila pana Pawła Jabłońskiego w marcu 2021 roku. I pan Jabłoński mi odpowiedział SMS-em. I chciałbym za chwilę panu tego SMS-a też pokazać, bo chciałbym zakończyć ten ponury i żenujący Spektakl, który pan uczestniczy, który pan chciał tutaj wyreżyserować. Pan Jabłoński mi odpowiedział, polecam się zawsze w takich przypadkach. I udzielił pomocy tym ludziom, tym biednym Białorusinom, którym groziła deportacja na Białoruś i, i być może nawet śmierć, a na pewno te tortury, i takie traktowanie, jakiego ani Pan, ani ja bym sobie nie życzył. Więc jeżeli jeszcze raz, jeżeli jeszcze raz Pan o tym wspomni, to będzie pan miał pozew że pan narusza w tej chwili moje dobre imię. I na tym zakończymy tę rozmowę. To i, i, i już finalnie, jeśli chodzi o ten e, program Poland Business Harbor, e, te otwarte drzwi dla Rosjan e, spowodowały, że praktycznie każdy mógł bez kontroli do Polski przyjechać. Wpuściliście być może setki szpiegów z Rosji, ale e, tym się zajmie już Komisja do Badania Rosyjskich wpływów. I ona na pewno te wszystkie kwestie ustali. A ja płynnie bym może przeszedł do drugiego wątku, do pana też bliskiego chyba współpracownika, bo mamy panu czasu zależało. Pytanie, panie 15 minut jest w moim przypadku w tej chwili. Zależało. Chodzi o pana ministra Kołakowskiego i jego współpracowników. Ostatnio pan przez ministra Romanowskiego został de facto oskarżony w jakiejś rozmowie nagranej o jakiejś agenturę rosyjsko-niemiecką, nie chcę w to wnikać, ale jest to tematem, od kilku dni oczywiście też w przestrzeni publicznej wszyscy na ten temat rozmawiają. Czy znał, znał pan Macieja Lisowskiego? Nie przypominam sobie moich rozmów z panem Maciejem Lisowskim, ale wiedziałem, że taka osoba istnieje, funkcjonuje. Um, ale ja osobiście nie przypominam sobie rozmów z panem. To był współpracownik pana ojca, a później wiceministra Lecha Kołakowskiego. Najwyraźniej, jeżeli tak pan pamięta, to to dyrektor tak jego pamiętam. biura w Warszawie. A swoją drogą, pan też ma biuro w Warszawie? Tak. Jakie są stawki za biuro poselskie w Warszawie posła? A co to zapytanie? No bo poseł Kołakowski miał za 50 zł miesięcznie. Tak, chciałem się po prostu zorientować. No proszę Czy, czy wszyscy macie takie preferencyjne Kołakowski? stawki, czy, czy tylko Kołakowski jako tam miał ekstra stawkę. Coś jeszcze się 50 złotych? Tak. No czy to jest ta wartość. Tak, chcę pytać, już będę pytał. Czy słyszał Pan o mrocznej takiej przeszłości Pana Lisowskiego, czy krotnie był skazany w sądy, w, przez sądy w Polsce za przestępstwo oszustwa, wyłudzania pieniędzy w przeszłości? Nie, o takiej, o takiej przeszłości pan nie, nie, słyszałem. nie słyszał. Zatrzymało go ABW w 2006 roku. Nie, słyszał Pan na ten nie. temat? Nie że wokół niego kręcił się jakiś osobnik dziwny, że był częstym gościem ambasady rosyjskiej. Tym bardziej nie słyszałem. Nie. Tym. Czy nie sądzi pan, że taka osoba z taką przeszłością jest potencjalnie dobrym kandydatem do werbunku przez obce służby? W tej komisji, na tej komisji moje sądy, moje opinie nie są przedmiotem mhm. prac, tylko fakty, które próbujecie państwo ustalić, a ja przedstawię w no, mojej swobodnej wypowiedzi, co pan myślę pan Maciej, o tych faktach. Pan Lisowski był właścicielem agencji, która ściągała z, z różnych krajów migrantów zarobkowych, so-job. Teraz, teraz się związek. o tym dowiaduję od pana. Nie teraz wiedziałem To Dobrze.